Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, lewactwo, wściekłe lewactwo ostatnio pokazało swoją złą stronę, kiedy zaczęło opowiadać o adoptowanych dzieciach Amy Coney Barrett, tej przyszłej sędziny Sądu Najwyższego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w 2010 roku, jak przypuszczalnie pamiętacie, była potężne trzęsienie ziemi na Haiti. Haiti, no to jest dawna Hiszpaniola, to jest potężna wyspa, tam gdzie najwięcej niewolników przyjechało. No i ta Hiszpaniola teraz, no to jest z jednej strony to jest Republika Dominikany, z drugiej jest Haiti. Z jednej mieszkają, w Dominikanie mieszkają hiszpańskojęzyczni, no a po stronie Haiti, no to większość jest murzyńska. No, ekonomicznie jest dramatyczna różnica, tam mówią, że klimatycznie też jest dramatyczna różnica. Tam Polaków wysyłali Napoleona, żeby zwalczali tą rewolucję. Polacy to no, zdezerterowali, można powiedzieć, i się złączyli z rebeliantami. Tam dużo dzieci mieli, tam ogólnie Polaków na Haiti szanują. To taka ciekawostka. No ale wracając do dzisiejszej historii, w 2010 roku były te trzęsienia ziemi. 250 tysięcy ludzi zginęło. 250 tysięcy ludzi zginęło. 1,5 miliona w zasadzie straciło mieszkanie, miejsce do życia i tak dalej, i tak dalej. No, prawie że cały kraj, 1,5 miliona się przeniosło w jakieś inne miejsca, potraciła i tak dalej, i tak dalej. To makabra była. No Amerykanie no, zwrócili trochę uwagę na tą tragedię, tłumaczyli sobie, jakie to okropne jest i tak dalej. No i powrócili do życia codziennego. No, większość Europejczyków przypuszczalnie zrobiło to samo. Część Europejczyków, część Amerykanów, no, zrobiła troszeczkę więcej. Wysłała jakieś tam pieniądze, wysłała do Czerwonego Krzyża, czy wysyłali jakieś rzeczy. No, a część, jak ta sędzina Amy Coney Barrett, katoliczka, ona po prostu zaadoptowała dziecko. No i to jest między innymi powód, że taka sędzina w Sądzie Najwyższym, to jest dobry charakter, tak? To jest dobra osoba. Po tym trzęsieniu z ziemi zaadoptowali oni chłopczyka, nazwali go Jan Piotr z haitańskiego w zasadzie domu dziecka. To nie było tam rodziców, z domu dziecka. On był w domu dziecka. Parę lat wcześniej zaadoptowali dziewczynkę, też z Haiti, która się nazywa Vivian. No i kiedy ona opowiadała, kiedy sędzina opowiadała tam na jakimś spotkaniu parę lat temu, jak to się stało. Ona jest sędzią w siódmym dystrykcie w Ameryce. I no, jest porządną kobietą. Ona tłumaczyła, że ona z jej mężem chcieli zaadoptować międzynarodowo. No i ktoś może się zastanowić, dlaczego międzynarodowo, tak? Dlaczego w Ameryce Amerykanie adoptują chore dzieci z Białorusi, z Rosji, z Polski przypuszczalnie, z Chin. No w Chinach to jest inna rzecz, no bo w Chinach to po prostu jak się dziewczynka miała rodzić, no to je tam dusili i zakopywali na polu. Tylko chłopcy jak się rodzili, no bo było tylko jedno dziecko w rodzinie, no to musi przekazać majątek rodzinny, czy utrzymać rodziców, no bo rodzice nie mieli powiedzmy tam emerytury, czy oszczędności i tak dalej, no to facet powiedzmy dostawał spadek, także dziewczynki były no albo porzucane, albo mordowane. No ale znowu to następna jest dygresja. Amy Coney Barrett, katoliczka, ona właśnie powiedziała, że
bardzo chcieli zaadoptować międzynarodowo. Dlaczego? No bo to było bardzo, bardzo, bardzo ciężkie do zaadoptowania w Ameryce. W Ameryce są te rodziny zastępcze, w Ameryce są te prawa rodzicielskie, nigdy się nie kończą, to nie jest odcinane, nie chcą dawać do adopcji, nawet jak ludzie chcą, no to jest niemożliwe. Dlatego oni zaadoptowali tą dziewczynkę Vivian, jak ona miała 14 miesięcy. Ona miała 14 miesięcy, a ubranka miała do 6 miesięcy. Także ona była strasznie niedożywiona, strasznie malutka, nie mówiła w ogóle, nie tylko, że nie mówiła, nie wydawała żadnych dźwięków. Była taka słaba, że nie była w stanie usiąść, czy już nie mówiąc o staniu na nogach. Także powiedzieli im, że ona prawdopodobnie nigdy nie będzie mówiła. Prawdopodobnie nigdy nie będzie mówiła, no ale niestety, na całe szczęście się okazało, że wyprowadzili tą dziewczynkę na prostą drogę. Jest bardzo atletyczna, jest bardzo sportowa, bardzo wygadana, jak nastolatka, normalna nastolatka. Także wszystko się zmieniło, no i jest zdrowa, rozmawia, jest po prostu normalnym amerykańskim dzieckiem. No i normalni ludzie, no to by powiedzieli, że taka decyzja do zaadoptowania prawie kalekiego dziecka sieroty, czy do zaadoptowania drugiego dziecka pod katastrofie, można powiedzieć, ekologicznej na potężną skalę, no to nie jest tylko godne szacunku, no ale to można, trzeba by powiedzieć, że to jest bohaterskie, tak? Że to jest coś, co nie każdy z nas jest w stanie zrobić. No ale niestety sędzina Barrett została zaatakowana w bardzo chamski, wredny sposób przez czerwone świnie, no znowu przez komunistów, przez lewactwo, które po prostu politycznie, wszystko upolitycznia, nawet normalna rzecz adopcji człowieka przez człowieka, no to komuniści zniszczą jakąkolwiek logikę w tym. Jest taki człowiek Ibram X. Kendi, no to jest murzyński komunista, no on oczywiście jest profesorem na uniwersytecie, tam diabli wiedzą, jak się tam dostał przypuszczalnie za punkty, za pochodzenie, no i on napisał taką książkę, jak być antyrasistą. No i on zaczął pytać się, dlaczego to jest możliwe, że jakie są motywy, tak? No i on tłumaczy jako czarnoskóry, jako komunista, że to są kolonialne adopcje, że to jest po prostu zabieranie, kradzenie czy uprowadzenie murzyńskich dzieci. Na Twitterze w tych swoim ćwierkaniu napisał, że oni starają się cywilizować te dzikie dzieciaki że traktują te dzieci jako dzikusów, tak? No i to mówi właśnie czarny komunista, że oni po prostu odmawiają powiedzenia tej prawdy, że są rasistami. No to jest tak pokręcone, że po prostu jest niemożliwe, że takich kretynów to nie można słuchać, tak? Że nie można ich słuchać i tłumaczy, że odcinają te dzieci od biologicznych rodziców i że usuwają je w zasadzie z całego tego widoku człowieczeństwa. No to jest kretyństwo, tak? Jak się posłucha, czy popatrzy na takich, to są napaleni, to jest tak zwany obłęd lewactwa amerykańskiego. Drugi przypadek lewactwa amerykańskiego, no to jest amerykańska Żydówka. Ojciec był ze Szkocji, matka była z Izraela. Ruth Ben-Gvir, no ona też jest profesorem, no bo cała ta budżetówka, no wszyscy ci lewacy to są na uniwersytetach. Oni siedzą, żyją z tych podatków robotników,
i ludzi pracujących i wymyślają te komunistyczne kretyństwa po prostu. No i ona jest historykiem na Uniwersytecie Nowego Jorku. No często tam działa, czy pracuje, czy ma swoje komentarze dla CNN. I ona powiedziała, i ona tak się zastanawia, czy ten Jan Piotr, ten chłopaczek i ta Vivian, to w zasadzie to oni nie byli adoptowani, oni w zasadzie to musieli być porwani. No i taka kobieta lewacka, no kretynka, no to trzeba zacząć mówić, że to lewactwo to jest obłęd, to jest obłęd. I ona zaczęła pisać, że bardzo dużo najróżniejszych rządów, no to po prostu uprowadzało te dzieci niebiałe, żeby były adoptowane przez białych chrześcijan. No, czuć, gdzie ona tam mogłaby mieszkać, tak? Ona też tam przećwierkała na tym Twitterze i powiedziała, że Pinochet to porywał dzieci tych lokalnych Indian, żeby właśnie dawać białym, że hitlerowcy porywali Polaków, którzy wyglądali jak Arianie, jak Niemcy, do niemieckich rodzin, że Trump kradnie dzieci tych migrantów, którzy przechodzą przez granicę, żeby były adoptowane przez chrześcijan ewangelików. No to jest obłęd, to jest po prostu obłęd, to trzeba mówić. Te lewactwo to ma obłęd lewactwa amerykańskiego. No człowiek mógłby pomyśleć, pośmiać się z tego, tak? No to tak jest idiotyczne, że to jest warte śmiechu. No tyle tylko, że to pokazuje tą obsesję antytrumpa, tak? Tą obsesję antykonserwatyzmu, tą obsesję antybóg, honor ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. To jest po prostu już można powiedzieć choroba psychiczna, ale i bardzo, bardzo niebezpieczna. Cała ta paranoja i całe to napompowanie tego wszystkiego, te rasowe, które nadchodzi z tego postępowego lewactwa, jak to no, postępowego. Oni się nazywają postępowi, dlatego że są konserwatywni, konserwatyści, czyli tradycjonaliści, no i lewactwo to mówi, że to jest zaściankowość, to są umyte ćwoki, a my mamy postęp i my jesteśmy wykształceni. Ale właśnie to ten postęp, no to doprowadza do tego, że ci kretyni wychodzą z takimi opiniami. No i ale to nie było, to się nie dzieje na teraz, to już się działo od dawna. Lewactwo wśród czarnych po prostu rozprowadzało takie rzeczy, że dzieciaki lepiej są, żeby nie były adoptowane przez nikogo, zamiast przez białych. W 1962 roku Narodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych powiedziało, że oświadczyło, że żąda zabronienia adopcji czarnych dzieci przez białe rodziny, dlatego, że to nie jest naturalne, no ale tłumaczyli, że to jest też niepotrzebne, no i że krzywdzi te dzieci fizycznie i psychologicznie w takich mieszanych rodzinach. No Kaepernick, ten co zaczął tam parę lat, co grał w baseball, futbol, znaczy i zaczął klękać w ramach protestu, no to on był wychowany w białej rodzinie. No i nie wiem, czy mu dobrze wyszło, czy nie wyszło. No jak się popatrzy się na badania tych dzieci wychowywanych przez czarnych dzieci wychowywanych przez czarne rodziny i czarnych dzieci wychowywanych przez białe rodziny, no to tam nie ma żadnej krzywdy. Tam nie ma żadnej krzywdy fizycznej czy psychicznej. Jak się porówna tych dzieciaki adoptowane w jednej i w drugiej grupie, no to nie ma statystycznie
jakiejś takiej różnicy w samoocenie, czy w samopoczuciu, czy w zrozumienie przynależności. No są pewne różnice na pewno w nauce, no i są pewne różnice w zachowaniu. No ale to jeżeli dzieciaki w białych rodzinach uczą się lepiej i dzieciaki w białych rodzinach zachowują się lepiej, no to jest złe, no to wydawałoby się, że każdy normalnie powie, że to jest dobre, tak? No, że to jest dobre, ale lewactwo mówi, że to jest złe. No, bo to jest nowa mowa, tak? Nowa mowa to jest 2020 rok, to jest Orwella 1984. Dobre jest złe jest dobre, czarne jest białe jest czarne. To jest makabra. No i te badania właśnie pokazują, że nic w tym złego nie ma. I można przypuszczać, czy można zakładać, że powinny być te adopcje. Prawda jest taka, że dużo więcej czarnych dzieci potrzebuje tej adopcji w Ameryce. Przez ostatnie 20-30 lat samych skrobanek wśród czarnych kobiet było około 40 milionów. Na 12 milionów murzynów w Ameryce, no to są nieprawdopodobne ilości. Część takich, no, polityków murzyńskich właśnie mówi, że to jest tragedia, narodu, czy grupy czarnych, grupy murzyńskiej. Ale ta potrzeba na adopcję, no to jest po prostu, jest nieprawdopodobna i w Ameryce, no i poza granicami kraju. Liberałowie, którzy w zasadzie proponują, czy nakazują ten apartheid taki, tak? Taki adopcyjny apartheid. Ty jesteś dobry, ty jesteś niedobry. No i ci biali teraz są niedobrzy. No i biali komuniści też zaadoptowali te podejście, że wszyscy biali chrześcijanie heteroseksualni to są niedobrzy. No i to jest teraz ten no to To są owoce tego kretynizmu lewackiego. To jest po prostu nieprawdopodobne, że oni wolą, żeby dzieciaki były bezdomne, że wolą, żeby spędzały czas, będąc wychowywane w domach dziecka, zamiast być adoptowane, tak jak ta dziewczynka Vivian i tak samo jak ten chłopczyk Jan Piotr. No, czy sytuacja jest idealna? No na pewno nie jest idealna, no ale na pewno wyrośli czy wyrastają na dużo lepszy ludzi, niż to by im się udało w Haiti. Tak, także ten atak na tą katoliczkę, atak na człowieka wykształconego, kobietę bardzo zaangażowaną, kobietę bardzo moralną, robiącą dużo dobrego, to jest nieprawdopodobne. No ale to się dzieje, tak? To jest obłęd lewactwa amerykańskiego, to jest obłęd lewactwa światowego, to jest wściekłość po prostu, tak jak tych dwóch profesorków, tej profesorki, tego profesorka z tych uniwersytetów. To jest idiotyzm, to jest po prostu kretynizm. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli jesteś Amerykanką, czy jesteś Amerykaninem i masz obywatelstwo amerykańskie, 3 listopada głosuj na prezydenta Trumpa, głosuj na wszystkich republikanów, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów, nie po to przyjechaliście do Ameryki, żeby głosować na lewactwo. Tak jak teraz opisuję, no to jest właśnie lewactwo, to jest to, co nas czeka. To nie jest PRL, to nie są jakieś kolejki do sklepu. No ale to też nadchodzi, ale ten obłęd, wariactwo, atak na konserwatyzm, atak na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja i tak dalej, może brzmię jak zepsuta płyta, no ale tak jest. Zdrowia!